Tutaj kapelusznik. No i co? Jedziemy z kolejnym omówieniem rozdziału. Więc rozdział zaczynamy od komunikatu ze strony marynarki, że każdy poniżej stanowiska wiceadmirała ma się trzymać z daleka od Saturna, bo nie są godni przebywać w jego towarzystwie. Tacy zwykli marynarze są w szoku, że ktoś tak potężny, wysoki z Marigio faktycznie się tutaj na Egghead pojawił. No i co? Widzimy, że Boni faktycznie działa Saturna mieczem. Marynarze tacy pomniejsi od razu chcą do niej strzelać, na co członek Gorosei każe robactwu się nie wtrącać, dodając, że jakby chciał uniknąć tego ataku, to by to zrobił. Następnie Saturn atakuje Bani, Sanji próbuje zareagować, lecz szybko zostaje obalony nieznaną mocą w sumie, nie mam pojęcia co go baliło. Saturn wyciąga z siebie ten miecz, co Bonnie w niego wbiła, i marynarze ponownie chcą się wtrącić, próbując złapać Vegapunka. Lecz Saturn znowu się powtarza, że są niepotrzebni. Mówi też do Kizaru, że za bardzo się ociągał, za co Kizaru przeprasza, no i nie może w tej chwili się poruszać. Saturn go oczywiście nie wini, wręcz go rozumie, ponieważ walczył z Nikką. Następnie Saturn chciał zabić Luffy'ego, aczkolwiek Franky go ratuje, na co członek Gorosei docenia siłę załogi Luffy'ego. Dodaje jeszcze, że nie spodziewał się tutaj Bonnie i słomianych kapeluszy. Jednak, jak twierdzi, nic to nie zmienia, ponieważ cała wyspa jest otoczona przez marynarkę i tylko cud mógłby ich uratować, co zresztą sam chciałby zobaczyć. Saturn też dopowiada, że Vegapunk zdradził rząd i pyta się go, kto ma umrzeć następny brutalną śmiercią jako pierwszy. W międzyczasie Sanji pyta Stellę, czy może się poruszać, a on stwierdza, że nie. To jest ciekawe. Dalej Bonnie wypomina Saturnowi, że to on odpowiada za śmierć jej ojca, taką mentalną powiedzmy, bo ciało jeszcze jako tako żyje. Na co on kontruje, że Kuma po prostu już się urodził niewolnikiem. No i co? Zwykli marynarze zaczynają celować z broni w Bonnie, lecz my startujemy z retrosami Kumy. Dowiadujemy się z góry, że Kuma wiedział o istnieniu boga Nikki, który potrafił tańczyć w akcji z uśmiechem na twarzy. Przeskakujemy jednocześnie o 47 lat wstecz do Królestwa Sorbet. Okazuje się, że Kuma od urodzenia był bardzo duży, a to dzięki swojej rasie, która ma w sobie domieszkę krwi olbrzymów. To jest bardzo ważna informacja, ale o tym później. No i okazuje się, że wyspa znalazła się we władzy marynarzy i przez to, że raz za Kumy, czyli Bakanianie, chyba tak, Bakanianie, coś takiego, mają w sobie krew gigantów, to Kuma z całą swoją rodziną z tego powodu trafili do niewoli, przez co ojciec Kumy się obwinia. No i co? Kuma prowadzi życie niewolnika. W międzyczasie zmarła niestety jego matka. Kuma był bity, dużo płakał i tak dalej. Przerażające, a szkoda to komentować. No i co dalej? Ojciec Kumy zaczął opowiadać małemu Kumie o bogu wojowniku Nice, który wyzwoli w przyszłości wszystkich niewolników i lud Bakanierów. Tutaj też pada dziwna informacja, że Nika umarł wśród ich ludu, ale poczekałbym na inne tłumaczenia, które to doprecyzują, bo w takim razie jest to bardzo gruba informacja. No ale niestety ojciec Kumy został zabity przez szlachcica na oczach małego Kumy. Aż nie wiem co powiedzieć. Już z góry bym powiedział, że to już są jedne z najsmutniejszych retrosów całej serii, a dopiero trwają pół rozdziału. No i co? My skaczemy do 38 lat wstecz do God Valley, gdzie Celestiale urządzili sobie co 3-letni turniej / polowanie na niewolników i ludzi. Wybrali tę wyspę, ponieważ nie należy ona do światowego rządu, a jednocześnie posiada cenne surowce i nazwa wyspy od tego pochodzi. Sam światowy rząd i szlachta nie mają szacunku do tej wyspy i jego króla, ponieważ sam ten król buntuje się przeciwko temu turniejowi.
turniejowi oraz nie chce, by zabijano zwykłych ludzi, jak i jego ludzi na wyspie, za co szybko zostaje spacyfikowane przez młodego Garlinga, przez co Garling jest lubiany pośród światowej szlachty, którzy nie mają szacunku dla prostego życia. No ale okazuje się, że istnieją pewne problemy. Saturn, który jest na miejscu, zostaje poinformowany, że przyprowadzono w tym roku problematycznych niewolników. Dostaje także informację, że jedno dziecko zdołało uciec, ale zostało złapane. No a rozdział zakończymy sobie od spotkania pobitego Kumy z Iwankow i Ginny. Iwankow mówi, że słyszał o dziecku z lutu bakanierów i ogólnie gadają o tym, czemu Kuma jest smutny i o chęciach do życia itd. W ogóle pada informacja, że Iwankow i Ginny to też rodzeństwo, tylko nie wiemy, czy wspólnej krwi, czy taką mają po prostu relację. No i przemyślenia sobie zaczniemy od tej krwi olbrzymów. Właśnie jedna z największych zagadek w One Piece jest to, czemu ludzie są tak olbrzymi. Być może wreszcie Oda dał nam odpowiedź. Wychodzi na to, że ci ludzie mają w sobie krew olbrzymów. Tylko pytanie brzmi, dlaczego rasa bakanierów jest za to tępiona przez rząd? Na to nie mamy odpowiedzi. Być może zdają sobie sprawę, że tylko bakanierzy posiadają taką czystą krew, przez to są tacy olbrzymi, a reszta ludzi gdzieś tam po prostu sobie ma tą krew, ale nie przekazuje jej dalej, coś takiego. Nie jestem w stanie wymyślić nic lepszego, może wy macie jakieś pomysły, czy kobaka, czy bukanierzy są tępieni przez rząd za krew olbrzymów sobie, a inni duzi ludzie nie, jak na przykład Diamante, które ma 5 metrów. Sprawa wydaje się bardzo ciekawa, zwłaszcza w kontekście teorii, że pierwotny Joy Boy był olbrzymem. Stąd ten wielki słomiany kapelusz w chłodni u Ima. Wszystko się zaczyna powoli łączyć. Łączymy kropki. Dobra, kolejna rzecz to Ginny, która ewidentnie przypomina Bonnie i dla mnie na 99% to jest jej matka. Nie ma innej opcji. No i oczywiście znając One Piece, to pewnie nie żyje jak większość matek. Trzeci temat to Saturn, który na God Valley wyglądał identycznie jak podczas wydarzeń na Egghead, czyli jest nieśmiertelny lub długowieczny. Można nawet powiedzieć, że reprezentuje pewną stałość w One Piece, taką wieczną władzę, której obalenie będzie oznaczało wiatr zmian. Moim zdaniem Imu i Gorosei na 99% to już są finalni antagoniści, patrząc jak mocno od pewnego czasu ich Oda buduje. Patrząc też na to, że Saturn nic sobie z ataków Bonnie nie zrobił, plus Sanjiego dosyć łatwo pokonał. Warto też zauważyć, że do kapitanów marynarki, czyli takich smokerów z East Blue, Saturn mówi jak do śmieci, ma ich kompletnie gdzieś, coś niesamowitego, a oni nic nie mogą z tym zrobić i ciekawi mnie, czy to mnie doprowadzi może kiedyś do jakiegoś buntu w przyszłości. Tak samo ciekawi mnie moc Saturna, bo patrząc jak łatwo Sanji poległ, to wydaje się to jakąś trucizną albo czymś związanym z grawitacją. Nie wiem, ciężko to odczytać po kadrach, jak macie jakieś pomysły, dajcie znać. Kolejny temat to młody Garling, który bardzo przypomina Shanksa i może faktycznie jest jego dziadkiem lub ojcem, chociaż ja sam początkowo w to wątpiłem, tak teraz jestem nawet w stanie w to uwierzyć, w ich bardzo bliskie pokrewieństwo, bo wcześniej zakładałem, że po prostu są członkami tej samej rodziny, tylko z różnych jej gałęzi. Coś takiego jak Doflamingo i Mjosgard. Kolejny temat to szlachta i to, jak się zachowują. To znaczy, zaanektowali sobie znikąd God Valley i urządzili sobie mistrzostwa w zabijaniu. Coś przerażającego, aż ciężko uwierzyć, że tylko O'Hara stała się symbolem sprzeciwu, bo zakładam, że God Valley to nie jest jedyna wyspa, na której Celestiale urządzili sobie igrzyska śmierci. Trochę mi tutaj brakuje sprzeciwu ze strony takich normalnych królestw,
które są jednak częścią światowego rządu i rewerii. Swoją drogą, to dziwne przecięcie na God Valley wygląda, jakby ktoś to przeciął mieczem. Takie spostrzeżenie. No i ostatni temat w tym filmie to matka Kumy, a Biblia. Śmierć matki Kumy mocno go uderzyła, więc może dlatego zrobił się wierzący i dlatego także później cały czas miał tą Biblię przy sobie z rysunkiem kobiety. Takie moje małe teoretyzowanie na koniec. Także ja byłem kapelusznik, piszcie co sądzicie i na razie. A, ocena chapteru, mocne 9 na 10. Fantastycznie.